Los czterech drzew w rękach Policzan. Tylko sprzeciw mieszkańców może uratować robinie akacjowe przed wycinką. Kolejne serce na nakrętki stanęło w Policach. Zbiórka wesprze dwóch chłopców urodzonych z przedwczesnej ciąży. Piotr Szkocki, dzień dobry. Zapraszam na Teletydzień. Wyciąć czy nie wyciąć? Przed takim dylematem stoi spółdzielnia mieszkaniowa Odra w Policach w sprawie planowanej wycinki czterech robini akacjowych przy ulicy Wyszyńskiego. Jaką wolę wyrażą mieszkańcy? Jakiś czas temu policka spółdzielnia Odra wywiesiła na klatkach schodowych ogłoszenia o zamiarze wycięcia kilku robini akacjowych. My działamy tutaj wyłącznie na interwencję naszych mieszkańców, którzy zgłaszają, no nie ma tego na piśmie, ale telefonicznie, wielokrotnie były telefony do nas wykonywane i pani gospodarz domu też przekazywała takie uwagi, że no szczególnie te dwa drzewa, które tu rosną z gatunku robinia akacjowa, zacieniają słońce dla mieszkań tych niskich kondygnacji. No i rzeczywiście, jak ktoś spojrzy, no to widzi, że to bezwzględnie trzeba to usunąć. Sprawdziliśmy. Lokatorka z parteru potwierdziła, że drzewa zasłaniają kuchnię i częściowo pokój, ale jej to nie przeszkadza. Mieszkanka z pierwszego piętra powiedziała, że gałęzie zaciemniają okna w jej domu. Mi to przeszkadzają te, które najbliżej rosną, dwa drzewa. Ale te, które dalej rosną, to też się rozsiewają i pełno tutaj tych krzaczków rośnie to, i to będzie nawet dalej. Też widzę, że jest też zasiane między żywopłotem. No jest to po prostu, no chyba, no może trochę niepotrzebne. Informując o planowanej wycince, spółdzielnia chce, by osoby przeciwne temu działaniu pisemnie to zgłosiły. Wydaje się to niefortunnym wyjściem, bo ile ludzi zgłosi swój sprzeciw wobec wycinki? Może lepszym rozwiązaniem byłoby zgłaszanie się mieszkańców opowiadających się za wycinką. Nasza inicjatywa jest taka, żeby wyciąć, więc ci, co chcą, żebyśmy tak zrobili, jak proponujemy, no to nie muszą wyrażać swojego zdania, bo są za. Natomiast ci, co są przeciwni, muszą tutaj wyrazić swoją opinię. Spółdzielnia Odra wystąpi do gminy o taką zgodę, jeśli lokatorzy nie będą protestować przeciw wycince. Mają być usunięte drzewa rosnące blisko wejścia do klatki schodowej przy ulicy Wyszyńskiego 56 i dwa rosnące przy chodniku kilka metrów dalej. Moja opinia jest taka, żeby to wyciąć wszystko. Wyciąć wszystko, bo za bardzo się rozrasta, kuje tu nawet na ławce, jak siedzę, nie, to mnie tutaj pokuło. To także. Ja jestem za wycinką. Usunięcie drzew wymaga zgody gminy. Za wycięte okazy gmina może nakazać nowe nasadzenia, ale nie musi tego robić. My byśmy nasadzili w zamian za to, niezależnie od tego, czy będzie taki obowiązek nałożony przez gminę, czy nie, to byśmy nasadzili jakieś drzewa takie ładne, ozdobne, typu tam migdałek, czy no jakieś takie są w tej chwili nasadzane drzewa, które nie wybujają bardzo wysoko, a dają ładny widok, ładny efekt. Jak powiedział Grzegorz Hinel, robinie to drzewa inwazyjne, wypierające rodzime gatunki. Są praktycznie nie do usunięcia, bo nowe sadzonki wybijają się z korzeni. Jak czytamy na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, głównym źródłem inwazji robini akacjowej są drzewostany tego gatunku na terenach leśnych oraz zadrzewienia w krajobrazie otwartym, do których gatunek ten został wprowadzony wcześniej przez człowieka. Teren przed blokiem spółdzielni nie jest ani terenem leśnym, ani krajobrazem otwartym. Dodać trzeba, że robinia jest drzewem miododajnym i wykorzystywanym w lecznictwie. Ktoś jednak postanowił zasadzić robinię w tym miejscu. Drzewa urosły, dają cień i ochłodę w upalne dni. Teraz, kiedy garstce ludzi przeszkadzają, pójdą pod topór. 30 września przy Zespole Szkół w Policach stanęło drugie serce na nakrętki. Serduszko jest własnością grupy Pogoń Plastik. Tylko 4% produkowanego plastiku podlega recyklingowi, co oznacza, że reszta zalega w oceanach, morzach, rzekach i ogólnie w środowisku. W zależności od formy plastik może się rozkładać od 100 do 1000 lat. Zamiast wyrzucać nakrętki, gdzie popadnie, można oddać je do specjalnego pojemnika, skąd następnie zostają przewożone do skupu.
po napełnieniu bezpośrednio rodzina przyjeżdża, oni dostają od nas kluczyk do kłódki, bezpośrednio rodzina przyjeżdża, odbiera te nakrętki i zawozi je do skupu. Skup oczywiście przerabia sobie to na granulat i jest wysyłany do różnych firm, które z takich rzeczy korzystają. Przykładowo firma Adidas produkuje z takich granulatów z recyklingu swoje ubrania. Ale co nas interesuje, to rodzina, która takie pieniądze dostaje. Cena za kilogram nakrętek to około 50 groszy. Choć może się wydawać, że to niewiele, to w skali roku takich nakrętek oddaje się tony. Pierwsze serce znalazło swoje miejsce przy szkole podstawowej numer 8 w Policach i już po kilku dniach zostało napełnione. Drugie, w porozumieniu z powiatem polickim, stanęło przy Białej Szkole. Akcja jest jakby dla całego regionu, a tutaj z informacji, które otrzymałem od kolegów z akcji Pogon Plastik, prosiłem ich, żeby też po prostu to powstało takie serduszko tutaj, żeby było na tereny naszego powiatu. Powstały też takie te serduszka, między innymi w Policach i dzisiaj też mam nadzieję, że w Przedsławiu, w gminie Kubaskowo też powstaje. Mam informację też, że może się uda takie serduszko też w gminie Dobre postawić. Nakrętki z pojemnika przy zespole szkół zostaną przekazane na rehabilitację dla bliźniaków urodzonych z przedwczesnej ciąży. Chłopcy wymagają intensywnego leczenia, ponieważ każdy dzień jest walką o ich życie. We wtorek 29 września około godziny 16.30 na ulicy Piłsudskiego doszło do potrącenia 17-latka na hulajnodze. Jak informuje policja, do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych. Kierująca pojazdem kobieta tłumaczyła, że nie zauważyła chłopca. Policja przypisała winę kierującej, która nie została jednak ukarana mandatem. Ze względu na niejasne przepisy dotyczące użytkowników hulajnóg został skierowany wniosek do sądu o zakwalifikowanie i rozstrzygnięcie zdarzenia. Kierująca była trzeźwa. Mamy już październik, dni są chłodniejsze, a noce coraz zimniejsze. Ruszył sezon grzewczy w policzkich spółdzielniach i zasobach komunalnych. 1 października popłynęło ciepło do mieszkań w zasobach spółdzielni mieszkaniowej Odra. Kiedyś obowiązywał przepis określający warunki, kiedy zarządcy mogli rozpocząć ogrzewanie mieszkań. W tej chwili nie ma żadnych takich uregulowań ustawowych czy jakimiś innymi przepisami określone. No my raczej kierujemy się tutaj opinią naszych mieszkańców. Jak się rozpoczynają telefony, a pierwsze telefony otrzymaliśmy, dzisiaj jest 30, poniedziałek, wtorek, czyli 28-29, no to wydaliśmy PEC-owi polecenie, żeby uruchomili ogrzewanie. Pełny rozruch potrwa około miesiąca, bo niektóre odcinki instalacji są jeszcze zapowietrzone. Przyczyną mogą być przeprowadzone wcześniej remonty na instalacji centralnego ogrzewania, których obecnie wykonywać już nie można. To bezwzględnie trzeba zakończyć, nie można już później wody spuszczać, nic manipulować. No i przed napełnieniem odkręcić zawory, żeby woda wypełniła cały ten krwioobieg centralnego ogrzewania. Również w zasobach spółdzielni Chemik podjęto decyzję o rozpoczęciu sezonu grzewczego. Od końca sierpnia spółdzielnia Chemik nie wydaje już zezwoleń na wykonywanie prac ingerujących w instalacji centralnego ogrzewania. Mieszkańcy powinni odkręcić głowice w celu uzupełnienia zładów, czyli napełnienia instalacji wodą. W dniu dzisiejszym przekazujemy zlecenie do PEC-u Policzkiego o uruchomieniu sezonu grzewczego z dniem 1 października. Co nie oznacza, że 1 października wszędzie ciepło dotrze, bo jest to cykl, który będzie trwał mniej więcej około tygodnia czasu. Jeżeli nie będzie jakichś przeszkód technicznych, w ciągu tego tygodnia powinno ciepło dotrzeć do wszystkich naszych zasobów. W zasobach komunalnych rozruch centralnego ogrzewania nastąpił 2 października. 5 października ciepło powinno dotrzeć do mieszkań. W razie stwierdzenia w mieszkaniu nieszczelności, zapowietrzenia kaloryferów lub innych usterek, mieszkańcy muszą dzwonić do swoich zarządców w godzinach ich pracy, a w innych godzinach do pogotowia lokatorskiego. Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Policach przedstawiono 2 uchwały dotyczące odpadów komunalnych. Nie zdecydowano jeszcze, jaka metoda opłat będzie najkorzystniejsza dla mieszkańców. 29 września odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której dyskutowano nad regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Police. W tym zakresie najistotniejsza zmiana to wprowadzenie dla wszystkich właścicieli nieruchomości oraz mieszkańców obowiązku segregacji bioodpadów. Od stycznia 2021 roku bioodpady
będą musieli wszyscy obowiązkowo segregować oraz zbierać w brązowych pojemnikach. W przypadku zabudowy jednorodzinnej będzie możliwość kompostowania tych odpadów w przydomowych kompostownikach. W przypadku bioodpadów ma być zniesiony limit przyjmowania tej frakcji w PSZOK-u oraz limit liczby pojemników. Do regulaminu wprowadzono pojęcie miejskich punktów elektroodpadów. Są to skrzynki ustawione w różnych miejscach polic, do których mieszkańcy mogą wrzucać drobną elektronikę. Uszczegółowiono również zasady prawidłowej segregacji. W regulaminie opisano również zasady postępowania firmy odbierającej odpady w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji na danej nieruchomości. A na koniec to, co najważniejsze, od stycznia przyszłego roku nie będziemy mieli już wyboru jako mieszkańcy, czy chcemy zbierać odpady w sposób selektywny, czy nieselektywny. Wszyscy będziemy mieli obowiązek te odpady segregować. W głosowaniu nad uchwałą wziął udział 19 radnych, 13 opowiedziało się za jej przyjęciem, 6 wstrzymało się od głosu. 2 października zakończyły się konsultacje społeczne związane z wyborem metody naliczania opłaty za wywóz śmieci komunalnych. W opinii wielu Policzan w konsultacjach gmina nie przedstawiła żadnych symulacji dotyczących cen. Gdyby to zrobiła, być może więcej ludzi wzięłoby w nich udział. Po 18 latach pracy radnego Adam Sobczyk złożył rezygnację z mandatu. Decyzję tłumaczy zmianą miejsca zamieszkania. Na jego miejsce do Rady Miejskiej wejdzie Rafał Ignaczak z listy Projekt Police. Podczas sesji radni przeznaczyli ponad 700 tysięcy złotych z tegorocznego budżetu na odbudowę promenady w Trzebieży. W 2021 roku będzie to kwota ponad 3 milionów złotych. Prace mają zakończyć się jeszcze przed przyszłorocznym sezonem wakacyjnym. W ciągu najbliższych 2 tygodni ma być ogłoszony przetarg na wykonanie prac budowlanych. Po ponad półrocznej przerwie swoją działalność wznawia Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w tym roku ze względu na zakaz organizowania licznych zbiorowości uroczysta inauguracja została odwołana. Po uzgodnieniu z dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Anną Ryl uniwersytet podjął działalność z dniem 1 października. Zaczęliśmy działalność, bo przecież było smutno bez tego uniwersytetu. Dużo osób było bardzo zdołowanych, można powiedzieć. No i ciągle się pytali, kiedy, jak i co. W końcu dostaliśmy taką możliwość, taką szansę, no i działamy. W tym roku Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi 22 sekcje zajęciowe dla 436 osób, w tym 13 nowych słuchaczy. Zajęcia mogą odbywać się zgodnie z zachowaniem reżimu sanitarnego, jednak niektóre sekcje musiały zostać wstrzymane. Nie wszystkie działają, bo tak jak skrable nie mogą. I myślę, że ludzie, nasi seniorzy bardzo oczekiwali tego spotkania, tego uczestniczenia ze względu na to, że wiadomo, pandemia, nie mieli kontaktu, a w tej chwili z przyjemnością przychodzą i zapisują się też również nowi słuchacze. Obecnie funkcjonujące sekcje to m.in. gimnastyka, joga, tai chi, malarstwo, florystyka, warsztaty zielarskie i turystyka piesza. Zapisy są otwarte do końca października. 27 września w Jasienickim Kościele odbyła się msza święta z wyjątkową oprawą. Na zaproszenie Tanowskiego Bractwa Śpiewaczy wystąpiła męska grupa z Korsyki Tempus Fugit. W ciągu ponad 17 lat działalności grupa odkrywa na nowo świecką i religijną tradycję śpiewu korsykańskiego, ale także twórczo ją wykorzystuje we własnych kompozycjach. Stając w kręgu, kilkuosobowa grupa staje się jednym śpiewem, jednym organizmem, jednym blokiem energii. Podczas jasienickiej mszy wystąpiło także Tanowskie Bractwo Śpiewaczy, męska grupa wokalna, która powstała w 2018 roku. Amen.
Bractwo występuje na festiwalach, śpiewa w kościołach oraz na lokalnych festynach miejskich. Większość panów ma powyżej 50 lat i mimo, że metrykalnie nie są już nastolatkami, to duchowo przeżywają drugą młodość. A ja się z Państwem żegnam, zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.